Większość z was zapewne dzisiaj jest w trakcie przygotowań, porządków, wyjazdów związanych ze świętami. Świętami zwanymi Wielkiej Nocy. Chcę was zapytać z tego miejsca, co świętujesz? Co świętujesz? Większa część z was pewnie święciła dzisiaj jajka. Zasiądziecie jutro przy świątecznym stole i myślicie, że to o to chodzi? Że to o to chodzi? Przyjaciele, nazywam się Michał Korgol i tak jak wy, przez większość lat mojego życia uważałem, że Bóg to jakiś, jeśli w ogóle jest, to jakiś dziadek w chmurach z długą brodą, ale tak naprawdę on w ogóle się nie interesuje moim życiem, bo ja od początku słyszałem, musisz być silny, musisz to, musisz tamto, musisz na to zasłużyć, musisz podołać. I ja tak funkcjonowałem, jako młody chłopak, byłem prymusem w szkole, kończyłem z najwyższymi średnimi, szkołę podstawową, później liceum. Przyjechałem do Warszawy realizować swoje marzenia o karierze. Skończyłem z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. I dalej wszedłem w ten system. Zacząłem budować dużą kancelarię prawniczą. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej firmy. Myślałem, że jak będę miał pieniądze, myślałem, że jak będę miał pozycję, to będę szczęśliwy. Będę zaspokojony i będę miał uznanie u ludzi. Wiecie co, ale bardzo szybko zorientowałem się, że tak naprawdę pieniądze mi szczęścia nie dały. Zbudowałem razem z żoną, która jest ze mną, piękny dom. Miałem nowe samochody. Wyjeżdżałem na zagraniczne wakacje kilka razy w roku. Brylowałem na wydarzeniach, na konferencjach. Udzielałem się. Ale kiedy wracałem do domu, tak jak wy, nie wiedziałem, co będzie dalej. Byłem mistrzem świata w udawaniu twardziela. Opanowałem do perfekcji zakładanie masek. I wiesz, o czym mówię. Wiesz, ile razy udajesz przed żoną, mężem, dziećmi, kolegami, koleżankami. Wydawało mi się, że tak musi być. I właśnie kiedy byłem w tym momencie mojego życia, usłyszałem proste słowa Ewangelii. Usłyszałem, że Jezus Chrystus umarł za mnie, że poniósł karę i wziął na siebie winę za moje bezbożne życie. W pierwszej chwili w głowie intelektualisty, którym byłem, brzmiało to niedorzecznie. Przecież ja pojąłem wszelkie tajniki funkcjonowania tego świata. Wiem, o co chodzi. Jak to? Jak to? Chodzi o Jezusa. Spotkałem ludzi, którzy mówili, że poznali Go osobiście, że to Jezus, to żywy Bóg i że oni Go doświadczają. Kiedy zorientowałem się, że wszystko, co miałem do tej pory, za czym goliłem, jest nic nie warte, zawołałem do Niego. Jezus, jeśli Ty żyjesz, jeśli Ty jesteś prawdziwym Bogiem, jeśli Ty nie jesteś żadną religijną formułką, tylko żyją osobą, to ja chcę Cię poznać. Chcę Cię poznać osobiście. Przyjaciele, właśnie w tym momencie bardzo szybko przyszło do mnie przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Wiedziałem, że potrzebuję Jezusa. Wiedziałem, że bez Niego nie jestem nic wart. I pamiętam, pewnego dnia zamknąłem się w łazience, bo intelektualnie nie rozumiałem, co się ze mną dzieje. Nie wiedziałem. Zawołałem do Niego. Jezus, potrzebuję Cię. Wierzę, że jesteś Bogiem. Wierzę, że zszedłeś na ziemię w ciele człowieka. Poszedłeś na krzyż z wyboru. Oddałeś swoje życie za mnie. A następnie zmartwychwstałeś. Przyjdź i mnie uratuj. Przyjdź i panuj w moim życiu. Przyjaciele, to było niespełna 7 lat temu. Wielki Pan Panów i Król Królów, Stworzyciel nieba i ziemi,
przyszedł do mnie wtedy. Wtedy narodziłem się na nowo. Ja jeszcze nie rozumiałem, czy narodziłem się na nowo, ale wiedziałem, że coś wielkiego wydarzyło się, że jestem innym, nowym człowiekiem. Przyjaciele, kiedy Jezus Chrystus 2000 lat temu chodził w ciele po ziemi, jednym z głównych jego poselstw, jakie powiedział do ludzi, było nowe narodzenie. Którejś nocy przyszedł do niego taki religijny kapłan, powszechnie szanowany, faryzeusz o imieniu Nikodem. Mówi: o co chodzi, nauczycielu, bo widzę, że czynisz duże rzeczy. O co chodzi? A Jezus powiedział mu tak: dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Ten człowiek miał prawie 70 lat i on mówi tak: ale jak? Jak prawie 70-letni człowiek może wejść powtórnie do łona matki? Jezus powiedział: nie rozumiesz. Dopóki nie narodzisz się na nowo z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Przyjaciele, nowe narodzenie dotyczy każdego człowieka. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, kim byłeś do tej pory. Jakim życiem żyłeś? Czy byłeś łajzą? Czy byłeś porządny? Ja byłem uczciwy. Bardzo uczciwy. I byłem na prostej autostradzie do piekła. Nie ma znaczenia, czy przyjechałeś tu pociągiem, czy spałeś pod dworcem, czy przejechałeś tu Bentleyem. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, ile masz kasy. Nie ma znaczenia, czy zrobiłeś dzisiaj coś dobrego. To nie ma znaczenia. Jeśli nie pojednałeś się z Bogiem, jeśli nie narodziłeś się na nowo z Jego ducha, nigdy nie wejdziesz do Jego królestwa. Przyjaciele, zbawienie nie jest z uczynków. Żaden z was, którzy tu stoicie, żaden z was nie może sobie zasłużyć na niebo. Ja kiedyś myślałem, że sobie zasłużę, że Bóg powie tak: Michałku, 90% dobrych uczynków, 10 złych, bilans dodatni, idziesz do nieba. Ale Słowo Boże mówi tak: nie ma ani jednego sprawiedliwego, ani jednego, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ratunek i odkupienie są w Jezusie. Ja cię teraz pytam, skoro przygotowujesz się do tych świąt, co świętujesz? Kim dla ciebie jest Jezus? Kim On dla ciebie jest? Kim On dla ciebie jest? Co takiego wykonało się na krzyżu Golgoty? Jaki to ma związek z twoim życiem? Jaki to ma związek? Przyjaciele, przez ponad 30 lat sam dla siebie byłem Bogiem. Byłem kompletnie od Niego niezależny. Nie był mi potrzebny. Rozumiesz, o czym mówię? Bo zdecydowana większość was jest właśnie w tym miejscu. W tym miejscu. Każdy człowiek potrzebuje spotkać się z Bogiem. Tu na ziemi podejmujesz decyzję. Tu na ziemi. Tu na ziemi. Wystarczy, że tak jak ja uwierzysz w swoim sercu, że Jezus to Bóg, który zszedł na ziemię w ciele człowieka, z miłości do ciebie poszedł na krzyż, wziął karę i winę za twoje grzechy, za twoje bezbożne życie, a następnie pokonał śmierć, zmartwychwstał i siedzi po prawicy Ojca. Jeśli to uwierzysz i ustanowisz Go Panem i Zbawicielem twojego życia, jeśli oddasz Mu stery, dzisiaj zostaniesz obywatelem nieba, dzisiaj. Przyjaciele, dzień zbawienia jest dzisiaj. Dzisiaj, teraz, kiedy słyszycie ten głos, kiedy słyszycie Jego głos, głos Świętego Ducha, kierowany do was przez moje usta, dzisiaj podejmujecie decyzję, czy te słowa coś dla was znaczą, czy Jezus coś dla was znaczy, czy krzyż Golgoty coś dla was znaczy. Nieważne, możesz się w tym momencie obwiesić 10 krzyżykami. Nieważne, czy byłeś dzisiaj na mszy. Ważne, czy spotkałeś Jezusa. Ważne, kim On dla ciebie jest. Przyjaciele, to nie jest zabawa. Tu nie chodzi o opłatki, święconki, inne pierdoły. Tu chodzi o życie i o śmierć. O życie i o śmierć.
Jezus powiedział, kładę przed wami, przed każdym z was, kładę przed wami życie oraz śmierć, błogosławieństwo oraz przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył. Ty wybierasz. Potężny Bóg, stworzyciel nieba i ziemi, dał ci wolną wolę. On tak pokochał świat, że 2000 lat temu dał swojego Syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus poszedł na krzyż za każdego. Ale czy to dotyczy ciebie i manifestuje się w twoim życiu?